Cześć, witajcie, ja jestem Hawk, a to jest kolejna część Wiedźmina. Idziemy sobie dalej w stronę... Nie samouczków, tylko w stronę... Lorwaiden... Gorący towar... Pomogliśmy... Właśnie, Mikulowi. Mikul siedzi pod bramą. Ale czy my możemy coś tu jeszcze... Nie, skoczymy do... Do Mikula, oczywiście, że do Mikula. W sumie jest chyba niedaleko, co? O! Biały... Weźmiemy sobie, może się przyda do jakichś eliksirów. Zbierajmy trochę tego, bo to nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Na przykład jak ostatnio, kiedy wchodziliśmy do jaskini i musieliśmy skrafcić kota. Ja się wystraszyłem trochę tych gołębi, nie powiem. No, samo tutaj. Trochę jaskółczego ziela. Może tu do drzwi? Pokaż, co tu masz ciekawego. Kufer. Z pierścionkiem. O. Paczka? Oren. Dobra, i to. Dobra. Dobra, jesteśmy na... pachu jak salamandry. Ojej. Oj, Kalkstein jest. Od razu dam mu nagrodę. Co tu się dzieje? Powiedzcie mi. Zostawcie mnie w spokoju. Mówiłem, że nie oddam mojej pracowni za żadne skarby. A, czy dalej kombinują? Albo co? Wiedźmin, zabić go! Dziadem zajmiemy się później. Ach, ten dziad. Dobra, chodźcie, panowie. O, co to za jakiś rzezimieszek? Dorwaliśmy cię, Wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać z salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. To nie jest ten Savola? Ale on kręci tą klingą, ja nie mogę. No tłucz. Dobra, leżą wszyscy. Co dalej? Dziękuję, Wiedźminie. Ocaliłeś mnie. Chcieli moje... Spoko. Moich retort, alembików, pieców alchemicznych, moich skarbów. Okej. Nie ma sprawy. No, nie ma sprawy, nie ma sprawy. Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. To znaczy? Salamandrze brakuje sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. No właśnie. Bez aparatury na nic im wiedźmińskie mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksteina. Prawie udało im się w Kaer Morhen. Prawie robi wielką różnicę. Jak mawia pewna reklama. Gdybym wtedy został z Vesemirem, dzisiejsze wypadki potoczyłyby się inaczej. Możliwe, ale nie zostałem z Vesemirem. Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie, przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdyby się zawczasu znał konsekwencje? Szkoda, że nie stajesz dalej. Czy gdybyś zdołeś... Nie. Nie. Z perspektywy czasu widzę, że wolałbym inny rozwój wydarzeń. Nic straconego. Następnym razem przemyśl to dobrze. Chyba źle odpowiedziałem. Od wszystkiego jestem ci wdzięczny za uratowanie życia. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w Wyzimie. Dam ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia. Gadają na 100 kilometrów. A, jeszcze ten Mikul, boż. Trzeba było nie bronić dziada. Znowu będzie gadał. O czym mówi? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gadasz, mnie łeb boli. Jeszcze raz przylezie, to go kamieniami łobrzuci. Łobrzuci. Lepiej go nie drażni, to potężny alchemik.
Kapitan powiedział puszczać ino tych, co glejt mają. Boże, jaki to jest pustak. Jutro mnie pod bramę młyńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak glejt będzie, tam mnie szukaj. Jasne, dobra. Kaksztajnowi oddamy. Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie. A czy gdyby się zawczasu znał konsekwencje? O, tak. Tak, to była dobra decyzja. A z konsekwencjami sobie poradziłem. Nie dziwi mnie to. Gdybyś potrzebował... Zatem do... Kalkstein. O. Skandaliczne! Już trzeci raz nie uznali mojej przepustki. Trudno. Co cię tu... Potrzebujesz krwi gula? Potrzebujesz krwi gula. Masz ją? Ha! Spokojnie. Najpierw zapłata. Ja mam wszystko. Jest mi potrzebna do badań. Ale przecież mam. Czy nie? A. Spać mi się chce. Coś jeszcze? Mnie? Co cię... Bywaj. Trzymano podstawę alchemii. Zostałem książka. Ale już ją przeczytałem. Nieważne. Dobra, tobie pomogłem. No. Gdzie dostanę glejt? Gdzie dostanę glejt? Zakon płonącej róży ma glejty. Nie widziałem tu żadnego zakonnika. Może Wielebny będzie coś wiedział na ten temat. Może. Łon dużo wie. Łon dużo wie. Dobry jest. Łon dużo wie. No. Jakie macie problemy? Jakie macie problemy w okolicy? Ten tam marudzi z tyłu. Kartiona czy... Kartion. Chorobską ludzi zabija. I potwory też mamy. Potwory? A jakie, jeśli można zapytać? No, wilcy są u nas. Wilc. O, dużo ich. Są te martwiejce i są też elfy. I koboldy są. Ojej, wilcy, powiadam. Wilcy. Oj, siła ich, panie. I kundli jakich zdziczałych. Dawniej żem w nie kamieniami ku ciesze ciskał, ale się teraz boję. Ta. No. No. Jest. Dobra, gula. Pozbyłem się guli skrypty. Dziękuję, mistrzu, po stokroć. Trzymaj, oto mój miesięczny żołd. Ha, koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby jakoweś, wydobywać skrypty, łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły gule. Ilsa? Nie, niemożliwe. Ja żem ją kochał, bardzo kochał. Trudno. Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła się. Nie, nie. Wiedźma podła strój moją Ilzę! Czarcia dziwka truciznę mojej Ilzie! Nie! Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o salamandrze. O! Łoni glejty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź! Nie zapomnij wspomnieć Wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj. Ilza, moja ukochana. No i co, teraz pewnie będę mógł ten zagrać z sobą w kości. Bramy zamknięte do odwołania. Ilza, Ilza. Co? Bywaj. Ilza, moja ukochana. Ugh. Bujaj się. A, jeszcze tu. A gdzie ten, co się złamał na moście, że tak powiem? Nie ma go. Nie, to nie, dobra. Powinien udać się do Oda. Ej, no może mogę z tą pograć w kości, co? Już nie bądź taki. Chyba, że zaraz pójdę sobie do ogniska. Oj, to jest. Ja nie mogę. A, ten miecz, czy to jest... No, minus 20. Obrażenia. To nie. Dobra, ognisko.
Do świtu, co? Pomedytuj. I proszę ja ciebie... Tak, powiedz, że teraz go nie ma, to się wkurzę. Oj. Dobra. Przejdziemy się do... Może zobaczmy zadania. Wiedźmińskie tajemnice. Mocniejszego przeciwnika. Berengar. Stróż obrony w zimie. Ogon salamandry. Do Oda. Do Wielebnego. Poker. Karczma mieć kudła. Brzemię. Przeszłość. Lord Wyden. Bo, właśnie. Tu. Czyli przejdziemy się tu do Wielebnego, potem pójdziemy do jaskini. Tak zrobimy. Tak też zrobimy. Na razie nie wygląda to źle. Ile mam kasy? 604. Trochę mało. Ale jak się nie ma, co się lubi... To się nie lubi tych, co mają chyba, nie? Czy jakoś tak. Pozbieramy trochę zielska po drodze. No idź, Geralt. Zabij oko. Można sobie z wami pogadać? Nienawidzę swoją kampa! Spokojnie, ciebie nie mam zamiaru. Szukasz kłopotów? Idź do krypty. Już tam byłem. Wszystkie sieroty z opuszczonych domów. Ogniska, żebraki. Oczywiście musi padać deszcz. Burza. Inaczej nie może być, nie? Inaczej być nie może. Fajnie jest, jak jest deszcz. Wszyscy się chowają. To miasto żyje. I to widać. Kramarka. Jesteś Wiedźminem. Skąd wiesz? Wow. Nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Niedawno widziałam kogoś podobnego do ciebie i zapytałam... Udało mu się wejść do Wyzimy? Nie wiem. Dogadywał się z wiele... Możesz powiedzieć więcej. Nic więcej. W takim razie porozmawiamy. Powiedzmy o tym drugim Wiedźminie. Nic o nim. W takim razie Kręcił się. Dzień. O, bla, dobra. To mięso dziwnie wygląda. Skąd pochodzi? Przyszedłeś wąchać czy kupować? Wąchać. Nie odpowiada się. Nie powinno cię obchodzić, skąd biorę mięso. Jeśli nie chcesz kupować, odejdź i zrób miejsce innym. Nie widzę tłoku. Strasznie śmiła kobieto. Masz, sprzedam ci chleb. I tyle ci sprzedam. Bujaj się. Nie dam zarobić. Na sobie. Tobie. Ale leje. Dobra, do Wielebnego trochę pogadać. Mów szybko. Potrzebuję glejtu. Chciałbym się dostać do miasta. Potrzebuję glejtu. Wiesz coś o tym, Wielebny? Glejt przysługuje tylko zakonnikom. Ale ja, jako kapłan Wiecznego Ognia, dostałem jeden na przechowanie. Odstąpisz mi go? Obcemu przybłędzie? Chyba cię rozum opuści. Ty chamie. Dobra, wiem, skąd wzięła się bestia. Mówszy. Wiem już, skąd wzięła się bestia. Wiedźma ją sprowadziła? Nie. Bestię sprowadziła ludzka niegodziwa. Okej. W wiosce musiało dojść do jakiejś zbrodni. Aby zabić bestię, będę musiał dokonać sprawiedliwego osądu. No tak. To ciekawa informacja. Kiedy owieczki błądzą, dobry pasterz musi nawrócić je na właściwą drogę. Inaczej pożre je wilk. Dowiem się wszystkiego i znajdę sposób, by zaradzić problemowi bestii. Muszę zebrać mieszkańców. Oto twoja nagroda, Wiedźminie. 200 orenów. Dziękuję.
Czy zająć się sprawą salamandry? Powinien wykonać pozostałe zadania. Czyli już nie muszę iść do tego? A. Czyli na to czekamy. Gra w kości. O, Alvin, co on tu robi? Teraz odbywa się wielebny. Jak tu trafiłeś, mały? Wielebny mnie wyrwał ze szponów wiedźmy. Super. Ze szponów? Tak, nie wiem do końca, o co mu chodzi, ale tak mówi. Jak ci się tu mieszka? Całkiem dobrze. Mam szansę wyrosnąć na porządnego człowieka. Mhm. Oczywiście. Trzymam kciuki, mały. Trzymaj kciuki. Chyba musimy pogadać o tym z wielebnym, czy nie? Mów szybko. Widzę, że przygarnąłeś Alvina. Widzę, że przygarnąłeś Alvina. Na wieczny ogień. To mój obowiązek. Myślałeś, że pozwolę wiedźmie zdeprawować dziecko? Nie. Kiedy? Szybka odpowiedź. Dobra. Ludzie będą potrzebowali duchowego przewodnika. Czy dziecko nie potrzebuje matki? Czy dziecko nie potrzebuje matki? Co ty możesz o tym wiedzieć? Teraz mam szansę ocalić swoją nieśmiertelną duszę. Pokazałem mu wieczny płomień. Wypalam jego grzechy i słabości. Taki trochę jest... Nic ci do tego! Nie wiem, jak to nazwać. Gada, pieprze, głupoty takie. Wali jakieś banały dziwne. Nieważne. My idziemy po swoje. Gdzie jest ten Mikul? On coś marudził, że będzie pod bramą jakąś tam... Młyńsko? Tu chyba. A, jest! Widziałeś? Oś to Mikul. No! No. A propos. Znalazłem dziwne krasnoludzkie kości. Nie wiem, co dzieci nagadali, ale ja od dawna nie gram. Daję słowo. Spokojnie, Mikul. Tylko pytam. Wielebny ci powie, że grę spaliłem i diabła się wyrzekłem. O Boże. Gadałem już z nim. Mówisz, że kości spaliłeś, a mnie się widzi, że to dym w oczy. Mówisz, że kości spaliłeś, a mnie się widzi, że to dym w oczy. Krótko, nie pieprz. Zoltan mi powiedział. Nie obawiaj się, ja też jestem graczem. Chodź, to cię ogram. Stracha, żeś mi napędził. Przyjdź tu, kiedy zagrać. Nudno stać cały dzień. To jedziemy. Muszę cię ograć. Co tu będę dużo mówił? 1, 2, 3, 4, 5? No, 3 szóstki. Przebij to, cwaniaczku. Musiałbym mieć szóstkę chyba. Chyba 4. Ja nie przerzucam. Proszę. Musiał być szóstka albo dwie. Ale nie ma żadnej. 1-0. Dobra. Teraz jeszcze dobrze to... 3, 2, 3, 4, 5. Oj. Dobra, ja mam parę, ty masz parę. I teraz... 3, 4, 5, 2. Teraz albo jedynka. Albo szóstka. Za jednym rzutem. W sumie mamy jedną wygraną w kieszeni. Możemy sobie pozwolić na ryzyko. Jest szóstka. Ach, opłaciło się ryzyko. Już sobie możesz. Dobra. Mikul ograny. Super. Fajnie było, jakby tu było ognisko, ale nie ma. Bo muszę wam powiedzieć, że za odprowadzenie no tej karczmarki dostanę nagrodę. Mam się z nią spotkać, ale to dopiero wieczorem, właśnie w tym młynie. A co będzie nagrodą, to się możecie domyślić. Za mało mi płacą. O! Problem każdego człowieka praktycznie. Bramy zamknięte do odwołania. Kramantanna jest? Dobrze. Dobrze. Tutaj jest ta...
musiał się przygotować pewnie do tego. Musiał znowu upichcić tego kota. To trochę pozbieramy. Dobra, siadaj. Siadaj na dupie. Zrób eliksir. Skończyły się składniki. Zajebiście. Pomedytuj godzinkę. Wstawaj. Weźmiemy sobie tak. Jaskółkę. Zajebiście. Zamieć nie, biała mewa nie. Znacznie większa. Gdzie jest ten kot? A, tu na końcu. Czemu nie pijesz go? Ja się pytam. Dobra. Cokolwiek mieszka w tej jaskini, nie jest przyjaźnie nastawione. No, raczej nie. Powinienem się przygotować. Zapiszmy sobie w razie W. I idziemy. Echinops. Okej. Okay. Wow, co to? Telefon, ale się wystraszyłem. Jakby go tak podpalić trochę, co? Ale się ciężko tłucze to. Ale w sumie. A, tu wyjście jest. Dobra. Dobra, jest drugi. Za 8. Tak sobie. No ale dobra. Coś do regeneracji energii znajdzie się. Żywotność. O, dawaj go. Dobra, gryzie glebę, kolejny, trzeci już chyba. No trzeba ostrożnie. Nic z nią nie wypadło? To chamstwo. Jeszcze jeden, chodź. Dobra. O, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Geralt. Geralt. No. Nowy poziom. Niego jak drzewo. W sumie taki trochę jest. Dobra, padł. Ale... Jeszcze jeden. Dawaj go. No
Dobra, fajnie było coś się nauczyć o echinopsach. A. Wpadła czaszka. Dobra, do wyjścia. No, przez chwilę jak musiałem się tuć z tą dwójką, to powiem szczerze, że trochę zwątpiłem, ale... Czy to ważne? Najważniejsze, że utłukliśmy. A, dostałem talenty nowe. Poprosimy. Precyzyjne trafienie, podcięcie, stalowy silny. Krwawienie plus 15, obrażenia plus 25, obrażenia... Obrażenia plus 40, obrażenia plus 50. Styl szybki, ból 15, ból 30 poniżej, ból 40, grad ciosów. Paraliż. Może ten igni, co? Obrażenia kąt. Raz. Obrażenia plus 20. Szansa na podpalenie. Dobra. A i w sumie. Dobra, czy jakieś zadanie? Gorący towar. Salamandra do Odda. Dużo nam to nie pomogło. Dobra. Co my też trzymamy? Wiedźmińskie tajemnice. Mocniejszy przeciwnik. Berengar w mieście pewnie. Ogon Salamandry do Odda. Dobra. Zrobimy inaczej. Tu sobie zakończymy. A ja w następnej części będę... Chyba u Odda. Chyba tak zrobimy, że pójdziemy do Odda. No. Dobra. Więc dziękuję tu wam za uwagę. I do następnego. Cześć.